Trwa walka o ocalenie nutrii w Rybniku. Choć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie ujawnia harmonogramu odłowu i ośmiercenia gryzoni, to społecznicy nie tracą czasu. Swoje działania w terenie podjęli po tym, jak lokalni mieszkańcy dostrzegli, że nutrii jest coraz mniej, a te, które zostały, są osowiałe i może im coś dolegać. Fatima Orlińska. Społecznicy nieoficjalnie dowiedzieli się, że odłów nutrii może nastąpić już we wtorek. Nie godzimy się na to, by słabe, chore zwierzęta były odławiane, słyszymy ze strony tych, którzy zaangażowali się w pomoc. Grupa wolontariuszy działa z zoolożką dr Ewą Zgrabczyńską, a o całej sprawie w pierwszej kolejności został zawiadomiony lekarz weterynarii, który już w niedzielę służył wsparciem wolontariuszom. Wskutek powodzi, która miała miejsce stosunkowo niedawno temu, te zwierzęta są znacznie osłabione. Tak jak mówię, pani doktor Zgrabczyńska poinstruowała nas, co mamy robić, w jaki sposób interweniować, technicznie też odławiać te osobniki, po czym one zostaną przekazane do lokalnego, już współpracującego z nami doktora, lekarza weterynarii. I diagnostyka pana doktora w zasadzie zdecyduje, przesądzi o ich losach, co będzie z nimi dalej. Czy będą azylowane? Niepokojące informacje o tym, że nutriom może coś dolegać, otrzymała zoolog z Poznania, która na co dzień zajmuje się między innymi badaniami gatunków inwazyjnych. To ona jako pierwsza pojawiła się w niedzielę w Rybniku, zawiadamiając odpowiednie służby. Choć na miejscu interwencji pojawiła się w niedzielę również Straż Miejska, nie przeszkodziło to w odłowie ponad 30 słabych, okaleczonych gryzoni i przekazaniu ich lekarzowi. Wśród tych osobników były w bardzo różnym wieku, począwszy od już takich staruszków, które mają niestety kłopot z zębami, dlatego że mają poprzerastane siekacze, niektóre poranione pyszczki, wargi, po osobniki zupełnie maciupeńkie. Były tam świeżo urodzone maciupcie, nutrie kilkutygodniowe też i wreszcie matki karmiące. To, co widzieliśmy, to oczywiście nory, które są powyżej tafli wody. Niestety nie było już zbyt wielu tych maluchów obserwowanych latem. Tutaj trudno powiedzieć, co się podziało. Od wczoraj w Rybniku trwa wielkie poruszenie. Do monitorowania stanu zdrowia, ale i populacji nutrii dołączają kolejne osoby z całego województwa. Na miejscu pojawił się również rybnicki Pet Patrol. Choć jak podkreślają przedstawiciele fundacji, ich działania są zupełnie niezależne od działań grupy społeczników i polegają wyłącznie na obserwacji zachowań zwierząt. To właśnie rybnicki Pet Patrol jest jednym z podmiotów, które do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska złożyły wniosek o możliwość utworzenia azylu dla nutrii. Najwięcej czasu tutaj zabiera nam biurokracja, procedury, spełnienie wszystkich warunków. Gdzieś pojawiają się jakieś drobnostki, które trzeba jeszcze uściślić, doprecyzować wniosku ze względu na to, że to miejsce musi być, że tak powiem, takim lepiej strzeżone niż tak naprawdę Alcatraz. Te zwierzęta stamtąd nie mogą uciec, więc budowa takiego obiektu to jest cała logistyka, to jest projekt. Tutaj musimy się konsultować z wykonawcami, z osobami, które jakby są specjalistami właśnie w zabezpieczeniu takich obiektów. O utworzenie azylu stara się również jedna osoba prywatna, mieszkanka Rybnika, która jest po wstępnej kontroli warunków z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jej wniosek wymaga jednak, jak przekazała dziś mailowo GDOŚ, uzupełnienia szeregu braków formalnych.